Na wspólne chwile inspiracji z programem zaprasza jego sponsor. Dystrybutor mebli kuchennych i łazienkowych. Castorama. Są wśród nas ludzie, którzy dobro innych stawiają ponad siebie. Dzięki wam możemy odmienić ich życie. I sprawić, że ich czyny zostaną wynagrodzone. Ciężka praca, emocje i zmiana, która jest nowym początkiem. Nie. Dzisiaj poznacie historię Wioli, która poświęciła bardzo wiele, żeby uratować swoje rodzeństwo, dać im miłość i prawdziwy dom. Zostańcie z nami. Moja mama bardzo lubi pomagać innym i nigdy nie odmówiła, jeśli ktoś prosił o pomoc. Wiola, bo o niej mowa, jest moją najstarszą siostrą. Pochodzimy z rodziny wielodzietnej, było nas aż 9. W domu brakowało nam przede wszystkim bieżącej wody. Nie miałyśmy łazienki, a w zasadzie nie mieliśmy także i kuchni. Sytuacja w naszym domu rodzinnym nie była łatwa ze względów finansowych, ale również z tego względu, że mój tata cierpiał na chorobę alkoholową. I wielokrotnie kończyło się to gigantycznymi awanturami do połowy nocy. Wiola jako najstarsza z rodzeństwa, jak tylko nadarzyła się okazja, zaczęła wyjeżdżać za granicę. Już jako młoda dziewczyna zrezygnowała z nauki, aby pracować, aby utrzymać siebie i całą naszą rodzinę. Każdemu z nas ułatwiała start w dorosłość. To dla nas się poświęciła, stawiając swój dom. Mieszkając u Wioli, zarówno ja, jak i moje dwie siostry, czułyśmy się jak u siebie w domu. Bezpieczne, zaopiekowane. Mogłyśmy normalnie chodzić do szkoły średniej. Zapewniała nam wizyty u lekarza. Jeździła z naszych rodziców na wywiadówki. Naprawdę poświęciła nam swoje życie. Chciałabym, żeby teraz, po latach, gdy nie odpoczywała i nie myślała o sobie, mogła mieć ten komfort powrotu po pracy do domu. Bardzo bym chciała, żeby Wiola była szczęśliwsza. Wiola nie miała za bardzo wyboru. Podjęła szkołę średnią, ale ze względów finansowych musiała ją przerwać i zacząć po prostu pracować. Jako młoda dziewczyna zaczęła wyjeżdżać za granicę. I przyjeżdżała zwykle na koniec wakacji tak, by móc nam zrobić wyprawkę do szkoły, byśmy nie czuły się gorsze od innych dzieci. Ja pamiętam moment, kiedy przywiozła nam takie fantastyczne tornistry z myszką Miki, które naprawdę robiły furorę i to no takie dziecięce po prostu radość. Czy wtedy już zdawałyście sobie sprawę z tego, jak dużo Wiola poświęciła? Myślę, że zaczynałyśmy sobie zdawać tego sprawę, że chciałyśmy być takie jak ona. Zaczęłyśmy same pracować jako młode dzieci, nie wiem, chodząc, rwać truskawki czy coś innego. Ona nas nauczyła tej pracy chyba. Ona nam po prostu otworzyła furtkę do lepszego życia. Pracowała po to, by wybudować dom. Okej. I wybudowała ten dom, żebyśmy miały miejsce, w którym się zatrzymamy tak, byśmy miały bliżej do szkoły średniej. Byliśmy we trzy i nic nam nie brakowało. Wiola już przestała wyjeżdżać za granicę, więc nie zarabiała nie wiadomo jakich pieniędzy, a podjęła się zarówno utrzymania domu i utrzymania nas. To jest nie do opisania, jak można tak swoje życie komuś poświęcić. Za chwilę zaczynamy niespodziankę. Marysia, córka Wioli, kocha jeździć konno. Wioli niestety nie stać, żeby Marysia mogła jeździć regularnie. Ale siostrą Wioli udało się załatwić voucher. Jedna z sióstr pojedzie po Wiolę i po Marysię. W tym czasie my poukrywamy się na terenie stadniny. Jeden z operatorów będzie w busie z przyciemnionymi szybami. Ja z drugim operatorem w stajni. Marysia wsiada na konia razem z instruktorką, jeździ. Jedna z sióstr z Wiolą będą ją obserwować. Dzięki temu ja będę mogła zajść je od tyłu. To jest trudna niespodzianka. Trzymajcie za nas kciuki. Już są. O, widzisz, Marysia, masz konika Konia. Przygotowanego. Chodź tutaj. Chodź, zobacz tutaj. O, teraz tak. Ona na takim wysokim jeździła? Tak. Tak? Tak. Nie boisz się, Mania? No, jeździła, ta lerka też była, co na niej jeździła, była duża. Idziemy za krzak. Już.
wysyła ciotę, ale to będzie wiedział. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Wiola. Cześć. Cześć, jestem Dorota. Cześć, Marysia. Dorota, szanowniska, poznałam. O, matko. Ale, ale skąd, jakie racje? Nie rozumiem. Chyba wiem, o co chodzi. O co chodzi, jak myślisz? No pewnie jakieś coś, jakieś remonty, nie wiem. No bo nie raz oglądałam program twój i tak... A wiesz, kto jest bohaterami naszych programów? Nie wiem, specjalne osoby jakieś? Dobrzy no, ludzie. Twoja siostra ci może coś powiedzieć na ten temat. Tak, jesteś wyjątkowa, bardzo dużo dla nas robiłaś. Chciałbyś ci bardzo podziękować. Wiecie, możemy ci wyremontować dom? O matko! Możemy? Tak! To chodźcie wszyscy! Niespodzianka! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Masz najbardziej dyskretną córkę, bo nocy z kim wiedziała. Brawa dla Marysi! Ten remont się przyda, Marysiu? Tak. Przyda się. Takie płaksy. Płaksy jesteśmy obie, co? Porywamy dziewczyny i jedziemy do pobliskiego Żukowa. Dom, w którym mieszkają, ma 90 metrów powierzchni użytkowej i znajduje się w malowniczym sąsiedztwie rzeki Bzura. No, to zwiedzamy. 17 lat temu budowałaś ten dom. Tak. I miał być piętrowy na początku. To takie poddasze miało być w razie, gdyby, bo mieszkały siostry ze mną. Dom rodzinny. Tak. Tak miało być. Ten dom ma prawie 20 lat i on nigdy nie został dokończony. Ten stan techniczny nie jest dobry, niestety. Tu jest szafa i oranżeria troszeczkę. Tak, tak. I mały schowek. I mały schowek, jeszcze są jakieś rzeczy tutaj, jak Marysia była malutka. Hmm? Tak. Ale fajna przestrzeń. Projekt tego domu, otwarta przestrzeń dzienna z widokiem na kuchnię, jest naprawdę fajny. Natomiast widać, że tutaj nie ma kasy. Jak wygląda ta budowa? Miało być inaczej, później ceny bardzo skoczyły do góry, no zabrakło mi. A ty byłaś zabrakło podczas tej dużo... budowy na miejscu? Nie do końca, bo trochę za granicą pracowałam. Ciężko było? No ciężko, bo w sadach to było wstawanie o 4:00, kładzenie się spać o 1:00. I tak naokoło. Ile miałaś lat, jak zaczęłaś tak pracować? 17. Twoje siostry są od ciebie 17 lat młodsze, 16 tak. lat młodsze. To nie jest tak, żebyście się razem wychowywały w jednym domu. To mogłaś powiedzieć w tej rodzinie nara, ja idę sobie zbudować fajne życie w domu, gdzie będzie łazienka. Nie umiałam inaczej, nie mogłam patrzeć, że ja coś mam, a one na przykład nie mają. Czułam się odpowiedzialna za nie. Maryśka, czy mama w ogóle myśli czasami o sobie? Czasami. Tak? I w których momentach? No. Kuchnia z mebli składanych. Często od znajomych możemy dostać za darmo albo kupić bardzo tanią meble. I próbujemy te meble robione kiedyś na wymiar dopasować do własnych kuchni. Czasami zostają nam przerwy, wyrwy tam, gdzie powinny być szafki i tam zwykle znajdują się składowiska. Kto tu śpi? Kto tu śpi? Ja. Ty tu śpisz? Tak, ale zabawki, bo no! Marysia, Marysia była razem ze mną. Marysia, od kiedy masz swój własny pokój? 4 lata jakoś. I przez 4 lata ty masz tutaj taką kaczuszkę i masz tutaj wszystkie rzeczy Marysi na półeczkach. To w ogóle nie wygląda jak sypialnia dorosłego człowieka, tylko jak pokój małego dziecka z za dużym łóżkiem. To jest pokój Marysi, no. To widać tak. Od razu. O czym marzysz? Chciałam zawsze mieć taką szafę z lustrem. Może białe ściany. Nastolatkowy bardziej. I teraz widać, w co Wiola ładuje całe swoje serce. To jest pokój, który ma styl, natomiast to jest już styl dziecięcy. Bo ja tutaj widzę dodatkowe miejsce, które ktoś chciał przede mną ukryć. Proszę bardzo, ja się nie dam. Nie dam się. Ru, pieciarnia. To dodatkowa przestrzeń, a tutaj nie ma miejsca do przechowywania. Łazienka to są rzeczy z demobilu. Tak. Ale jest duża i jest fajna i jest z oknem. Ta łazienka tak naprawdę najbardziej pokazuje warunki, w jakich tutaj się mieszka. Warunki wprost wymarzone do totalnej i spektakularnej metamorfozy, po której będzie żyło się lepiej. Temat ogarnie dobrze nam znana międzynarodowa ekipa. Niech was nie zmyli ten sielski widok, bo w takim ciepełku na pewno dostaną w kość. Tym bardziej, że prognozy upalne, a remont potrwa 13 dni. Ale kto jak nie oni? Poznajmy projekt.
35 stopni na zewnątrz, w namiocie jest ile? 40. Robaczki. Widzieliście, dom jest dosyć duży, jeśli chodzi o kubaturę, więc musimy też go zrobić od zewnątrz. Trzeba wymienić płot, ocieplić oraz odtynkować elewację, no i wymienić dach. Darek zajmie się budową tarasu. Tam będzie takie miejsce na wypoczynek, będzie stolik, będą kanapy, będzie dużo kwiatów. Salon, ten sam kształt. Tutaj dwie kanapy naprzeciwko siebie, tak jak z panią Mariką lubimy najbardziej układać, bo uważamy, że ludzie powinni na siebie patrzeć, a nie w telewizor, a w telewizor można patrzeć, jak się leży, prawda? Duża przestrzeń salono-jadalniana zostanie nareszcie w pełni wykorzystana. Na dwóch ścianach położymy fototapetę imitującą zbliżenie na taki stary tynk. Na tle tej tapety będzie zabudowa. Dwie kanapy, do tego stoliki kawowe, dywan z naturalnych materiałów. Kuchnia będzie miała zabudowę w kształcie litery U. Ściana po prawej stronie, wysoka zabudowa, będzie biała. Niska zabudowa tworzy już literę L. Tam będą drewniane fronty. Do tego dodamy biały blat i kafle imitujące takie stare kafle hiszpańskie. Tutaj była szafa i to jest dramat, dlatego że jak te drzwi się otwierają, to tak naprawdę nie da się przejść. Więc przejdźmy szafę do pokoju, który stanie się garderobą. Arturku. Z gotowych rzeczy. Proszę. Fantastyczny system Atomia się nazywa. Ja go pójdę, kupię i ty go tutaj zamontujesz. Całe przechowywanie przeniesiemy do starej sypialni Wioli. Tu powstanie garderoba, taka z wyspą, z marzeń każdej kobiety. Łazienka, to jest projekt pana Dominika. Pan Dominik jeździ, bywa, widział w jednym hotelu takie rozwiązanie, że tutaj przechodzisz przez prysznic, który jest tylko troszkę osłonięty, a tu jest różnica poziomów i tu jest wanna. Tu na placu taki basen jest, to nie lepiej taki jeden basen wstawić i deszczownicę? Będzie wanna, będzie prysznic, będzie umywalka, zrobimy też zabudowę na pralkę. Miejsce do przechowywania i duża funkcjonalność. Wszystko zaprojektowane. Marysi, nadal będzie pokój Marysi, tylko niech ten pokój dorośnie, bo w tej chwili jest dziecięcy. Dareczku, pomalujesz nam starą szafę, którą zakupiliśmy. Wachluj się. Pojawi się fototapeta z takim wzorem kwiatowym. Będzie łóżko z baldachimem, będzie szafa, będzie biurko i kredens z odzysku pomalowany na miętowy kolor. Tutaj będą rządzić pastelowe kolory wedle marzeń właścicielki. Sypialnia obok to sypialnia Wioli. Kiedyś tutaj był składzik, teraz jest miejsce do odpoczynku. Drewno na podłodze, drewno na ścianie, łóżko pokryte naturalnymi materiałami, no i ściana, na której będzie pełno wspomnień. Nasi gieroje wręcz garną się do roboty. Czyżby upał podsycał ich zapał? Do ogarnięcia mają wnętrze, elewację i przestrzeń do relaksu przy domu. Ale pozostaje jeszcze przecież wymiana całego i nieźle skomplikowanego dachu. I tu do akcji wkracza Mirek. Kładzenie blachy na dachu, no to jest tak naprawdę najszybsze rozwiązanie. Dlaczego w takich kawałkach? Ze względu na prosty montaż dla dekarza. Dlaczego Estima? Przede wszystkim bryła dachu jest dosyć duża, więc muszą być te dachówki o wyraźnym kształcie. Tutaj wkomponuje się ta blachodachówka, tym bardziej, że jest w modnym kolorze 7016. Tutaj nie mamy podbitki, ale nie mamy przede wszystkim rynien. W tej sytuacji nasza firma zapewni też system rynnowy. A co to Kamil Stoch normalnie ma taką to? A to w ogóle pasuje, nie? Tak. Po rynnie. No, idealnie wkomponuje się w to, co robi właśnie Kamil Stoch. Przy okazji pozdrawiamy naszego mistrza. A teraz czas ogarnąć demolkę, na której zapanował lekki chaos. Darecki, proszę, to wynosimy, już! Słuchajcie, idę sobie po ulicy, nie? A ej, tu nagle... Darek! Co? Już! Ogryź, chłopaki! Podłoga, leć! Już! Zdejmujemy podłogi! Jak pokrzyczała, tak ruszyli. Ale ja dobrze krzyczę! Mój stary szef powiadał, narzędzia wymyślili po to, żeby je ludzie używali. To używam. Ale instrukcji do łopaty to już chyba nie doczytałeś. Darynku, serio? Przekopane. A tak łopatologicznie. Udało się coś uratować przed mistrzem wykopek? Meble, które tutaj były, pojechały do potrzebujących, bo zawsze można ich użyć jeszcze raz. Te, które zostały, to są rzeczy, które się do niczego nie nadają, więc możemy je rozwalić. Byle ostrożnie. Wyścigi, rzucanie meblami, rozwalanie podłogi w tempie ekspresowym. To jest tak zwana normalka na tej budowie. I to jest kwestia wysokiej temperatury, moim zdaniem. Po prostu powyżej 35 stopni nie należy pracować. A! Ha, 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 ha! Mojej letnice! Moja letnica!
Halo, przepraszam bardzo, to jest moja scena. Ale proszę bardzo, to jest moja scena. Przecież miał być program Stolarz pomoże wybrać ci bany. Ale na razie jakoś nikt się o ten hit nie bije. Może w duecie się obchniesz, Dareczku? Pyk! I nasza gwiazda nową rolę sobie załatwiła w moim nowym programie Wybierz wannę ze stolarzem. Gościnnie Dorota Szelongowska. Pozwólmy zatem jeszcze przez chwilę pomarzyć stolarzowi o tym spektakularnym i jakże bardzo wyczekiwanym przez niego projekcie. W końcu wanna to jego drugi dom. Wracamy po krótkiej przerwie. Oglądacie totalne remonty Szelongowskiej. Przed przerwą Dorota przerwała lekcję jazdy konnej Marysi, by zadać jej mamie dość ważne pytanie. Możemy ci wyremontować dom? O matko! Jesteśmy już po omówieniu projektu i treningu siłowym. Kolejne dni to nieustająca charówka. Nieizolowany dom w tym upale zamienia się w saunę, w której chłopaki poddawani są ekstremalnym temperaturom. A propos izolacji, ta właśnie się tutaj wreszcie pojawia. Ekipa od dachu też dzielnie walczy z tematem. A jakby było ich mało na dole, rozpoczynają się równoległe prace nad ogrodzeniem. Oj, chyba szefowa będzie zadowolona. A właśnie, co tam u naszych projektantów? No, tutaj upał to raczej nie straszny. Słuchajcie, mamy kuchnię w kształcie litery U i to jest tak naprawdę bardzo dobra rzecz dla projektanta, bo możemy ją sobie fajnie rozplanować. Tak, nie? Mamy dwa narożniki, możemy pokombinować, jeżeli chodzi o wnętrze tych szafek. Dobra, słuchajcie, wnętrze szafek. Szafka narożna, macie sytuację, w której jest dostęp do wszystkiego i to się w ogóle ładnie chowa, tak? Albo jest druga opcja, jeżeli chodzi o szafkę narożną, mamy szafkę mniejszą i wtedy mamy wyciąganą taką. Tak. I to też jest wygodne, nerkę. Bo to się wyciąga dosyć mocno i mamy dostęp do każdego garneczka, którego tam ułożycie. Kosze na śmieci możemy sobie mieć tak, możemy mieć sobie kargo, prawda? Tak. A teraz wam powiem najlepszą rzecz. W ogóle nie musicie tego wiedzieć. Bo tutaj są ludzie, do których jak się zgłosicie, to wszystko wam są w stanie rozplanować, prawda? Prawda. Absolutnie. Oni czyli to wszystko mają w małym paluszku. Tak, czyli my jesteśmy w ogóle niepotrzebni tak naprawdę. Zapraszam cię, Dominik. Jesteście. Tylko żeby was tak jeszcze nie rozchwytywali. Po kilku dniach Dorota wraca do Żukowa. I to nie sama. A to jest nasz cały majdan budowlany, a to jest pies. Pies, który jest z Buczy. Nie jest mój, jestem psią mamą teraz przez dwa dni. A to jest Darek Stolarz. Dzień dobry. Dzień dobry. A co ty robisz? Skręcam sobie tutaj. Ale to są nowe zawiasy, czy z demolki wziąłeś? Nie, bój się, nowe. Na pewno? No, a co tam masz? Mam psa. Przezabawny pies o imieniu Kolka został adoptowany z Ukrainy. Został znaleziony w gruzach domu. Musiał mieć amputowaną nogę. Potem trafił do Polski dzięki cudownym ludziom. I mój przyjaciel go adoptował. I powiem wam, że ten pies jest po prostu absolutnie niewiarygodny. To jest wdzięczność chodząca na trzech łapach. Darek! Cześć! Jestem, cześć. Chcesz sobie powiedzieć parę słów na temat tego, co tutaj było wcześniej? Może to, żeby nie kupować takiego ogrodzenia? Nie! Ogrodzenie to jest bardzo ważna rzecz w waszym domu. To nie tylko ma pełnić funkcje takie, że może być dzwonek i, nie wiem, zwierzęta nam nie wychodzą na zewnątrz, ale przede wszystkim ono ma dopełniać nasz dom. Tutaj mamy taki model, słuchajcie, który pasuje i do nowoczesnych domów i to klasycznych, to jest klasyczna bryła. Ale co ważne, to ogrodzenie jest zabezpieczone przed korozją, jest ocynkowane, pomalowane farbą proszkową, więc na pewno posłuży na długie, długie lata. Dareczku, ja ci strasznie dziękuję. Dziękuję. Jak zawsze mogę na ciebie liczyć, jak zawsze jesteście niezawodni. Po prostu. Dzięki. Jak to na Darka. Na Darka też można liczyć zawsze. Już przestań tam dogadywać. Idę do środka, zobaczę, co tam zrobiłeś w środku. To podsumujmy te dokonania wszystkich Darków, Iwanów i reszty towarzystwa. To, co się tutaj wydarzyło przez ostatnie dni, jest absolutnie niewiarygodne. Mamy nowy dach. Stare, okropne ogrodzenie zostało zastąpione przez fantastyczne, nowoczesne ogrodzenie na lata. Cały dom jest ocieplony i otynkowany. Mamy prawie gotowe dwa pomieszczenia. Sypialnia, no i pokój Marysi. Nie mówcie tego chłopakom. Natomiast moim zdaniem, my byśmy mogli spokojnie mieć finał jutro rano. I myślisz, że chłopaki tego nie wiedzą? Zrób coś, bo zaraz kolonię będziesz tu miała, nie remont. Z plotek wiem, że po pierwsze, napełniliście basen wodą i się w nim kąpaliście. Dwa, kupiliście wędki, chodzicie nad rzekę, łowicie ryby, lonia nie, nie. Z wędkami chodzimy po drodze. Na rzekę nie można chodzić. Rybu, to jest wiadro, tak z rzeki. I co robisz z tymi rybami? Słyszysz się? Nie, odpuszczam z powrotem. Ile kłamstw od rana, to jest niewiarygodne. Kolka, nie ufaj im. Ty dobrze robisz, że tam nie idziesz, wiesz? Oni myślą, że ja nie wiem, co oni robią, kiedy mnie tutaj nie ma. Ja mam swoich szpiegów absolutnie wszędzie. Jesteście jak dzieci, Bacha, tyle wam powiem. A jednak kolonie. Bacha, wybrniesz? O, proszę bardzo, do tego służy pies właśnie. Dorota opuszcza swoich podopiecznych i jedzie spotkać się z Wiolą. Nasza bohaterka nie miała łatwego dzieciństwa, ale zrobiła wszystko, by młodsze rodzeństwo swoje wspominało jak najlepiej.
Ile miałaś lat, jak zaczęłaś sobie zdawać sprawę z tego, że zaczynasz pełnić rolę nie dziecka, tylko mamy? O, wcześnie. Pamiętam, jako dziewięciolatka pierwszy raz obiad ugotowałam. Mama była w szpitalu. Nie chcieli go jeść. Jaka była mama? Nerwowa trochę, no bo przy takiej gromadzie to ciężko było spokój tak utrzymać, no bo każdy coś innego chciał. Kiedy u taty pojawił się problem z alkoholem? Czy on był zawsze? No był zawsze. Były momenty, że było dobrze, nie... Mhm. Jak wpadł w ten ciąg, to nieraz długo to trwało. Był agresywny? Zdarzało się. Kto bronił? No ja, później brat, jak był starszy, to też bronił. Nieraz mi się oberwało. Jak mama sobie z tym radziła? Różnie. Ona próbowała nas pocieszać, rozmawiać, ale to się pamięta. To od kogo ty się nauczyłaś tej miłości, tej opieki i tego wszystkiego, co teraz rozdajesz światu? Nie wiem, chyba od mamy. Zresztą tata też nie był zły. On jak był trzeźwy, to naprawdę był... człowiekiem. Był chory po prostu. Tak, ale chyba wtedy to nikt tego nie uważał jako chorobę. Czasy tak. Były takie inne, że to... Wszyscy pili. Tak. Ile miałaś lat, jak wyjechałaś za granicę do pracy pierwszy raz? 17. Ty uciekłaś z tego domu, czy ty pojechałaś pomagać? Tak jak sobie teraz przypominasz. Chyba uciekłam. Uciekłaś. Chyba po prostu, znaczy... Bo zobaczyłam, że pracuję w Polsce, bo do rolników chodziłam, do pracy w polu. Ale uczyłaś się i jednocześnie... Tak, tak. No w podstawówce już zaczęłam. Jak już tak miałam, mniej więcej jak Marysia, to już chodziłam na zarobek. Zbierałam warzywa. Masz 12 lat? Tak. I co robiłaś z pieniędzmi, które zarobiłaś? Dzieliłam się. Zakupy robiliśmy od razu i... Myślałaś o tym kiedykolwiek o sobie? Chyba nie miałam czasu, żeby myśleć o sobie. O swojej rodzinie? To nie. Jest Marysia, był jakiś ukochany. Może to przeszkadzało, że ja pomagam. Więc zamknęliśmy ten temat. Jest Marysia, się cieszę, że jest Marysia i mam dla kogo żyć. A jak patrzysz na Marysię, to co widzisz? Czasami mam wrażenie, że siebie, ale i tłumaczę, że jednak trzeba się myśleć o sobie też. No to co teraz z tobą? Tom już będziesz miała problem z głowy. No właśnie... Gdzie teraz pracujesz? W sklepie pracuję. No właśnie tak. Jak Wiola się zajmie Wiolą teraz? Opowiadaj. Nie wiem, może chciałam na jakiś kurs pójść sobie. Zawsze chciałam być pielęgniarką. Nigdy nie jest za późno, wiesz o tym. I właśnie tak... Może się uda. Mamy nadzieję, że nowy dom będzie pierwszym krokiem do spełniania planów i marzeń Wioli. Wracamy do remontu. A skoro jest tak nieźle, to pora na malowanie, do którego uprzednio trzeba się dobrze przygotować. W tym odcinku przekonamy się, czy malowanie z psem jest rzeczą, którą można zrobić. Ale jak się człowiek opiekuje zwierzęciem, to też może robić remont, prawda? Dobra, ta ściana musi się stać beżowa. Żeby się stała beżowa, będziemy używać farby. Farba ceramiczna, czyli idealnie nadająca się do wszystkich powierzchni, które mogą się zabrudzić, a korytarz do takich należy. No i słuchajcie, to jest farba, która jest gęsta, która się fajnie kładzie i ten kolor jest po prostu przepiękny. Machasz ogonem, bo skończyliśmy. Patrz, on wie, że druga warstwa jeszcze, widzisz? To niech sobie wyschnie, a my lecimy dalej. Duży Iwan montuje jak dla niego niewielki grzejnik w łazience. Warto przypomnieć, że autorem projektu tego wnętrza jest Dominik. Aż mnie rwie z ciekawości, żeby zobaczyć finalny efekt. W pięknie okaflowanej kuchni pojawia się zabudowa. Gołym okiem widać, że problem braku przechowywania nie będzie miał tu racji bytu, a gotowanie wreszcie będzie komfortowe. Dziewczyny dostaną też nowe łóżka i mega wygodne materace. Skąd wiem? Bo Artur potwierdza to całym sobą. Kolejny dzień zaczynamy na spontanie. Wbijamy się na budowę i wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Proszę bardzo. Po budowie zawsze mam totalny bałagan wszędzie. Bacha maluje tutaj płot. Tam jest nasz namiot, który wygląda tragicznie. To jest stolarz, który wygląda również tragicznie. Nie tragicznie, cześć. Tylko chciałam pokazać, że jestem próżny. Nic tu nie zrobiłem, więc sobie taką... Małą leżankę tutaj wykonałem. Dobra, o co chodzi stolarzowi? Raptem 25 stolarz metrów kwadratowych. Zrobił ten taras. Super ten taras. Powiem ci, że cały czas stoję tutaj i tak go głaszczę delikatnie. Te dwie ściany w fototapecie zamknęły to trochę. I dobrze. Ta szafka RTV, to ja sobie ją tutaj zrobiłem właśnie w wolnej chwili. Mówi się czasami, że jakiś facet to jest pies na babę, nie? A Darek jest pies na kamerę. Zauważyliście to? Gdziekolwiek się pojawia kamera, ja gdzieś tam przechodzę i jeszcze w dodatku jest to połączone z jakimś meblem, który wykonał, Darek tam będzie.
A podsumowując, stan prac też jest tak niewiarygodnie dobrze jak wczoraj, czy schodzimy na ziemię? No słuchajcie, jest jeszcze od cholery do zrobienia tak naprawdę. Trzeba umeblować wszystkie pomieszczenia, przyczepić wieszaki, przyczepić obrazki. To się tak wydaje, bo rzeczywiście plac budowy staje się domem. W którym jedne sprzęty zostały już zamontowane na swoim miejscu, a kolejne dopiero trzeba zakupić. Pora na shopping, tym bardziej, że dziewczyny mają patent na garderobę rodem z Nowego Jorku. Przechodząc przez rzeczy budowlane dochodzimy do Atomii, czyli do gotowych mebli. To możemy sobie z tego stworzyć właściwie wszystko. Każde pomieszczenie. Nawet pod schodami możemy się zabudować. Teraz spełniamy marzenia wszystkich własne. Kobiet. No własne też i wszystkich kobiet chyba na świecie, które marzą o przepięknej, wielkiej garderobie, tak. Jak z filmu. Seks w wielkim mieście. Tak. Widzicie sobie różne elementy mebli, wyższe, niższe. Natomiast generalnie najważniejsze chyba jest wyposażenie wewnętrzne. Tak. Mogą być przepiękne szklane szuflady, gdzie na przykład są poukładane czapki, opaszki, torebki. Albo paski. A my zrobimy rzecz. Będzie taka wyspa, no. W której będą przepiękne rzeczy. Tak. Jezus, jak kobieta się będzie wchodziła, to będzie po prostu zachwycona. No tu będą wchodziły dwie. Po dostarczeniu mebli Artur i Budyń wyczarowują amerykański garderobiany sen. Pojawia się także wyspa, która pomieści wszystkie kobiece skarby. Finał już jutro, więc teraz o dyscyplinie. Dorota często podkreśla, że chłopaki wcale jej się nie boją. To kto w takim razie jest złym policjantem? Masz lęk. Dlaczego? Przed Mariką. Czy ja wiem? Nie boisz się Mariki? Nie. Ale żart! I jak wam ktokolwiek powie, że się nie boi Mariki, to kłamie. Znaczy możemy zrobić sondę, ale oni będą kłamać moim zdaniem. Nie boję się. I nie bał się nigdy w życiu. Tak, boję się Mariki. Nie. Trochę. Boję się tylko, jak plitka jakaś odpadnie. Nie, ja boję się tylko własnej żony. Pozdrawiam cię, Kasiu. Marcin się może nie bać Mariki, ja się Mariki boję, więc jak widzę, że przygotowała rzeczy do ścielenia, to słuchajcie, pościelę to łóżko. Zwracamy bardzo często uwagę na kształt łóżek, na ramę. Tutaj mamy bardzo fajną, prostą, z takimi poduchami z naturalnego materiału. Ale rama łóżka to jest jedno, bo tak naprawdę najważniejsze jest materac. To jest taki materac, który ma status materaca medycznego. Więc nie tylko doskonale się dostosowuje do kształtu naszego, czyli wiecie, o co chodzi. Leży sobie człowiek na tym boku i on daje nam idealne podparcie na całości. Ma też, zobacz, pikowaną taką powłokę, która doskonale odprowadza wilgoć. I to jest materac łączony. On jest sprężynowy i pianowy. Naprawdę super wygodny. Mamy super ramy, mamy super materac, to jeszcze trzeba super pościelić, bo dobór pościeli, dobór poduszek to też jest bardzo ważne. Niech to łóżko wygląda tak, że jak je zobaczycie, to chcecie się do niego położyć, chcecie się na nie rzucić i chcecie po prostu odpocząć. A jak zobaczycie łazienkę? To jest łazienka projektu pana Dominika Ćwieka i on państwa teraz oprowadzi. Chodźże tu, chłopaku. No, no naprawdę dziękuję bardzo za taki wstęp. Jest dużo miejsca, są różne poziomy. Maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Proszę mamy zaprezentować. Pokaż, że bierzesz prysznic na przykład. Iwan, ty idziesz tutaj na kibel. Ty stoisz przy umywalce. Marcin, chodź na chwilę. Będziesz pranie robił, chodź. Trzy, dwa, jeden, znaczy ty tylko Iwan, nie rób tego, co masz robić. Trzy, dwa, jeden, zaczynamy. Proszę bardzo. Grupowy test praktyczno-muzyczny wykonany. Czy zawsze idzie tak gładko, Dorota? Jeżeli wam się wydaje, że remont to jest tylko rozwalanie ścian i te wszystkie takie cudowne rzeczy, które oglądacie na początku, to słuchajcie, to jest takie małe miki, bo potem jest ogromna praca chłopaków, takie dziubanie, przenoszenie do elektryki, robienie tych wszystkich rzeczy, które wcale nie są spektakularne, a które są najważniejsze. Jedno złożenie kanapy, która jest jednym z iluś 10 mebli, to zajmuje czas, tego jest bardzo dużo. To jest kwadrat, kwadrat. No jest kwadrat, ale tak w ogóle nie wygląda, jakby był kwadratem. Coś mi się w nim nie podoba. Słyszeliście ten śmiech? Ktoś tu z was kręci bekę. To, co wy widzicie, to się dzieje tylko przed kamerą, a za kamerami stoi zwykle tłum ludzi. I oni wszyscy mają coś do powiedzenia. Chcesz się zamienić na wiski? Proszę bardzo. Ale nie, no zamieńmy się. Daj, zamienimy się teraz. Pan operator Nowicki to jest mistrz świata w wiedzeniu lepiej. On ma z tego doktorat i profesurę, on wie lepiej. Ja chętnie nakręcę, jak ty poduszki robisz. Dobrze, Budyń, dobrze, dobrze, dobrze. Nie tak miało być. Dobrze, dobrze, dobrze. Muszę wam powiedzieć, że wspaniale jesteśmy na dobrej drodze. Szanujące to było. Wiesz, nawet zbliżenie zrobiłam, proszę. Tak właśnie to jest. Jak wiesz, to zrób sam. Darek, przesuń tę kanapę tam, gdzie ma być.
Tak, żeby zakryć trochę kaloryfer. Wiesz co, ale nie, ty powinieneś chyba jednak obudowę zrobić na ten kaloryfer. Jezu, nie mam czasu w ogóle, takie śrubki. Nie zrobiłbyś to na jutro, człowiek, nie? No raczej nie już. Człowiek to jednak ma jakieś ograniczenia. Wiki, nie wkurza nas ten kaloryfer. Pójdzie zasłoneczka piękna. I to jest patent. Można też stolarzem zasłonić. Weź tę nogę. W ten sposób go nie urobisz. Muszę zmienić chyba sposób wypowiedzi. Z szefowej na błagającą sierotkę? Marciu, no. Przecież no brzydko to wygląda. Proszę, 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 proszę. To ja stąd szybciej dzisiaj pojadę. Możesz już jechać. I ci zrobię tą zabudowę na kaloryfer. No. Pa. Doronia, królowa serc. Prace przyspieszają na maksa. Ekipa montuje, mebluje i dopieszcza każdy szczegół. Tymczasem Dorota spotyka się z córką i siostrami Violi. W ich życiu nasza bohaterka odegrała szczególną rolę. Mama, masz super bohaterkę. Ale mama mówi, że ty jesteś taka jak ona. Aha. Wzrusza cię ta cała historia, nie? Co najbardziej? Nie wiem. Wszystko. Wszystko? Ale wiedziałaś, że mama zasługuje na takie rzeczy? Tak. Jaka jest tak na co dzień? Troskliwa. Kochana, opiekuńcza. A czym cię wkurza najbardziej? Że mam cały czas sprzątać pokoju. Cały czas jest brudno. Wy byłyście zaraz po Joli, prawda? Ja byłam zaraz. Wy byłaś zaraz po Joli. Tobą też się opiekowała? Czy ty razem z nią ogarniałaś resztę? No, opiekowała się mną. Bardzo. Raz bez zgody rodziców oczywiście poszliśmy na ruch na przykład. Mm-hmm. Chciałam zerwać kaczeńce i wpadłam głową do tej wody. A wszyscy uciekli, a ona została, mnie wyciągła stamtąd. Uratowała ci życie? Tak, muszę tak powiedzieć. Bo gdyby ona się przestraszyła i uciekła, może by mnie tu w ogóle nie było. Za Violę tak naprawdę można ręce dać sobie uciąć. Tak. Co u niej jest takiego? Ta troskliwość, tak jak Marysia wspomniała, dla niej jest ważny każdy z osobna w pracy. To nie jest to, że ona jest najważniejsza, jej praca. Ona zawsze biegnie tam, gdzie jest potrzeba. Nigdy nie odmówi. To jest po prostu... Emanuje taką pozytywną energią. Do niej to nie dociera, że ona swoją osobą powoduje to, że ludzie mają chęć, potrzebę przebywania z nią. Dużo na siebie wzięła, nie? Od zawsze. Bardzo dużo. Jak zaczęła pracować, zaczęła pomagać, to zaczęły się tak naprawdę normalne święta. Tak. Gdzie niczego nie brakowało na stole. Mogliśmy beztroską usiąść i jeść to, na co mamy chęć i ochotę. Wiedziałyście, że ona musiała to kupić? Wiedziałyśmy, czekałyśmy na to, żeby tylko przyjechała. Tak, zawsze było święto, jak przyjeżdżała, tak? Żeby tylko przyjechała, wiedziałyśmy, że wtedy nie zabraknie tego przysłowiowego chleba. A teraz jak jest na co dzień? Zawsze wiemy, że gdyby jakiś problem, to nigdy nam nie odmówi. Mama. Druga mama. Nas dziewięcioro było i wszyscy sobie poradzili. Pięknie. Dzięki Violi, tak? Bo nam pokazała tak naprawdę inne życie, że się da. Taka siostra to prawdziwy skarb. Zaczynamy dzień finałowy i jak na ostatniej prostej? Chłopaki brudzą jeszcze farbą, dziewczyny jednocześnie sprzątają i nie wiadomo, kiedy to się skończy, bo to się robi koło zamknięte. Jednocześnie pojawiają się poduszki, zasłony, ostatnie prasowania, a jeszcze tutaj może jakiś kwiatek położyć, a jeszcze tutaj może coś przyczepić. Masakra to jest. Podczas rozmowy z Marysią wyszło szydło z worka, że Viola kocha sprzątać. Zostawiamy jej JetCleana. JetClean odkurza, myje i suszy. To jest to urządzenie, które tak bardzo kocha Artur. Do szuflady jakiejś, dobra? Możesz tutaj na przykład. I widzicie, ile przyjemności robimy? Nie tylko będzie czysto, tylko jeszcze Viola będzie zadowolona i będzie się miała jak odstresować, jak wróci z pracy. Łazienka projektu Dominika. Myślałam, że go tutaj znajdę i będzie się cieszył tym wszystkim. Wyszła zarąbiście. Od razu odpowiadam na to pytanie, które na pewno wam się już tutaj nasuwa tu. Cieszę się z kuchni. Cieszysz się z kuchni? Ja się cieszę z łazienki. Będę ci coraz częściej zostawiać rzeczy samodzielne do robienia. Dominik jest ekstra. To jest facet, który mi mega pomógł przy wyborach kuchennych. I zawsze go widzicie w tej kuchni. Ten biedak wyciąga te garnki i pakuje, i pakuje, i pakuje. Ale on dobrze gotuje. Może to jest dlatego. Kuchnia w kształcie litery U to jest marzenie. Jeżeli macie możliwość zrobić sobie taką kuchnię, to zachęcam was do tego, żeby cała jedna strona była wysoka. Fajnie jest mieć dostęp do piekarnika z tego poziomu. Tutaj mamy sobie ukrytą lodóweczkę. Tutaj ta wysoka zabudowa jest biała i ta biel ma swoją kontynuację o tu. Biały blat i biały zlew. A właśnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o baterię, to ona wygląda niepozornie, a to jest super bateria, dlatego że to jest bateria z filtrem. Ten filtr jest tutaj ukryty, proszę bardzo. Niewielki, bardzo łatwy w wymianie i co on nam daje? No przede wszystkim z kranu leci woda.
woda, która jest bez smaku, bez zapachu. Po drugie, jeżeli używacie tej wody, nie wiem, w czajnikach, to nie macie osadu. I po trzecie, to jest bardzo dobre dla ekologii, bo zmniejszamy opcję kupowania wszystkich plastikowych butelek i nie nosimy też tego ze sklepu. Mamy tutaj zmywarkę, zmywarka 45. Spokojnie taka zmywarka starczy. Dlaczego? Dlatego, że mamy, proszę bardzo, jedną szufladę taką, drugą szufladę taką i to jest jeszcze szuflada, w której jesteśmy w stanie zmieniać wysokość. O! Jeżeli mamy wyższe talerze na dole, to sobie zmieniamy tak. Jeżeli mamy niższe i wyższe szklanki, to robimy tak. Na szkódce mamy tutaj. Natomiast to jest najważniejsze. To jest taki system, który nazywa się autodose. Wlewamy tutaj detergent i on starcza nam na 8-9 myć mniej więcej. Sama zmywarka wie, ile do tych naszych naczyń i ich poziomu zabrudzenia trzeba detergentu użyć. Więc znowu ekologia, 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 ekologia. Nie zastanawia was brak tutaj najważniejszych postaci? Panowie są i naprawdę mają się świetnie. A co więcej, przeprowadzają już testy na ultrawytrzymałym sprzęcie kuchennym. Spokojnie, Viola dostanie nowy. Ten asortyment jest na osobistym wyposażeniu naszej kreatywnej gromadki. Pójdźmy na chwilę, pójdźmy. Nagrało się? No. Pytałem się Iwana, jaka jest różnica między kuchnią polską i ukraińską, jeśli chodzi o ryby. No i co? Nie ma żadnej różnicy. I tu rybka lubi pływać. Ten odcinek przyniósł nam bardzo wiele tutaj rzeczy. Był pies, są ryby. To jest nasze życie na budowie. Nikt urodzin nie miał przynajmniej. Ja tylko wiem jedno. Nigdy nie zrobimy odcinka, który byłby blisko zoo na przykład. Bo jak ich zobaczę na arenie z lwami, to wtedy się zdziwię. Czyli zoo i cyrk muszą być oddalone. Jezu, ja zapomniałam o tym, że mnie tutaj nic nie wkurza. Darecki! Idę, zawsze stoję przy tobie, stoję za tobą, a raz jak dojdę, to chyba ale wytarłeś z ryb ręce? Tak. Coś stało. No za to ci dziękuję. Wiecie co, to jest taki dziwny moment, bo my sobie omiatamy ostatni raz wzrokiem to wszystko i tutaj naprawdę zostawiliśmy mnóstwo potu i dobrych chęci. Natomiast mamy świadomość, że ten dom tak naprawdę stworzyła Viola. I to marzenie, żeby wyciągnąć swoje siostry, swoją rodzinę z biedy, które wymagało poświęcenia młodości, własnych marzeń, stało się faktem. A teraz to wszystko wróciło do Violi i mam nadzieję, że tutaj będzie wiodło najlepsze i najpiękniejsze życie. Zobacz, Marysia. Boże. Jest Dorota. Dzień dobry. Cześć. 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 Cześć, Mary. Oj, nasz dom. Po tylu latach. Nie wiem, czego poznam. Ojejku, piękne! Ten dom z zewnątrz wygląda teraz jak pałac. Mamy cudowny nowy dach, nową elewację, nowy płot. Ten budynek nie był izolowany i w tej chwili jest. Tutaj nie było tarasu. Wystarczyło trochę drewna, wystarczył zestaw mebli i trochę roślin. I to już jest dodatkowy pokój. A wnętrza domu po przerwie. I zapraszam was do domu. O, Boże. Mój korytarz. Oj, piękny. Nawet nie marzyłam, żeby tak było. Ojej. Och, cudownie, dziękuję. Piękne. Ojej, piękne. Część dzienna, tutaj była zbieranina mebli, nie było stołu, wszystko teraz jest. Kącik jadalniany ze stołem okrągłym, który można rozłożyć. Mamy przepiękne meble, gdzie wpletliśmy trochę plecionkę wiedeńską. Jest dużo luster, jest dużo faktur, piękne kanapy. No taka przestrzeń, gdzie można zarówno odpocząć sobie samemu, ale też zaprosić ogromną rodzinę i się cieszyć z bycia razem. Idziemy do kuchni, dziewczyny. O, Boże. Jaka biała, śliczna. Ale ona się tu duża zrobiła. Ona taka była duża. Kuchnia, w której nie było ani miejsca do pracy, ani miejsca do przechowywania, w tej chwili jest elegancką przestrzenią, gdzie można gotować w kilka osób. Kształt litery U, wysoka zabudowa, niska, cudowne sprzęty, a do tego wszystkiego kafle, które imitują takie stare hiszpańskie kafelki. Więc to wszystko jest stylowe, a jednocześnie bardzo domowe.
Chcę wam pokazać śmieszne pomieszczenie. Na pewno się nie spodziewacie go. Śmieszne pomieszczenie? Za mną. To jest pokój dziewczyński. O matko, Marysia, zobacz. O, wiecie. Ojejku, katarowa, ciężka. Stara sypialnia Violi to jest w tej chwili garderoba. Całe miejsce do przechowywania znajduje się w tym pokoju. Jest nawet wyspa po środku, niczym w seksie w wielkim mieście. Myślę, że to będzie jedno z ulubionych pomieszczeń Violi i Marysi. Mary, gotowa na swój pokój? Tak? To jest twój pokój. O, super. Jak jest? Pięknie. Inaczej, co? No. Będę mi coś sprzątać na pewno. Pokój Marysi dorósł, tak jak Marysia. Już nie ma mocnych kolorów, są pastele. Jest fantastyczna fototapeta przedstawiająca rośliny. Jest stary kredens, który został przemalowany. Jest biureczko i lustro, o którym Marysia marzyła. No to jest taki pokój, który będzie jej służył, myślę, przez długie lata i gdzie będzie się dobrze czuła. Zapraszam. O! Prysznic i wannę. Ta łazienka była smutna, ale też pokazywała waszą wolę przetrwania. Ona czekała na remont 16 lat. No. Ja już się poddałam. Już myślałam, że się nic nie uda z nią zrobić. Jest pięknie. Łazienki nie było, właściwie wiecie co, nie ma tutaj o czym gadać. W tej chwili mamy wannę, mamy prysznic, mamy toaletę, jest umywalka, jest lustro. No to jest taka łazienka z marzeń. Zapraszam cię do twojej sypialni własnej. Dziękuję bardzo. Już nie ma tej sofy okropnej starej. Marysiu. Pokój, w którym był składzik, jest teraz sypialnią Violi. Taką sypialnią w stylu boho. Bardzo naturalną, drewno na podłodze, drewno na ścianie, naturalne materiały. Miejsce sprzyjające odpoczynkowi. Jak się kończy kolejny odcinek totalnych remontów, chcę wam powiedzieć, że to jest taka rzecz, która sprawia, że ja po prostu jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Bo to są historie, które sprawiają, że człowiek wierzy, że jest i będzie dobrze. Dobry Państwu, zapraszam Was tam, do salonu! Lećcie! Nie spodziewałam się, że coś takiego może być pięknego, że zostaniemy tak cudowny dom. Super jest, piękny pokój, mama też ma piękny. Wszystko jest cudne. Za wspólne chwile inspiracji dziękuję sponsor programu, dystrybutor mebli kuchennych i łazienkowych, Castorama.